Siema siemaneczko, moi drodzy, dzisiaj czwartek, a z okazji, że jest czwartek, to jest takim tego szybki czwartek, a więc zaczynamy. Pokażę Wam dzisiaj dwa narzędzia, które pozwolą się Wam bardziej skupić na stronie produktywnej. W sensie jedna będzie blokowała Wasze działania, a druga będzie mierzyła Wasze działania. Obydwie są bardzo fajne i przydatne. Z tego punktu widzenia, że można sobie zmierzyć, ile czasu spędzamy na przykład na rzeczach, które nas rozpraszają, a ile czasu spędzamy na rzeczach typowo stricte biznesowych czy yy, produktywnych. Także moi drodzy, zapraszam do środka. Zaczynamy. Moi drodzy, witam Was ze środka. Mam nadzieję, że siedzicie sobie wygodnie, macie jakiś napój i tym podobne rzeczy. Może być też przekąska, choć yy, mam nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo. A więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, na jaką zwrócę uwagę, to najczęściej siedzimy na takich społecznościówkach, Facebooki i inne rzeczy, czy na przykład Joe Monstery, Widzicie, nawet na tym nie siedzę, wyskakuje im powiadomienia, nie, nie chcę. Jak temu przeciwdziałać? Jak ograniczyć to nasze y, poczucie braku y, czasu, tak? Bo jak się zasiądziemy, to mija godzina, trzy i tak dalej. Mam taką wtyczkę jak Stay Focuset. No, i tu sobie ustalam, ona jest dodana. Ta strona teraz do blokowanych. Zmieniło nam się tutaj kolor na czerwony. I ona nam tutaj liczy. Jak siedzimy sobie na tej stronie, to ona nam liczy generalnie, że zostało nam 9 minut, ileś tam sekund do naszego, że tak powiem, wolnego, rozrywkowego czasu. To jest taki czas ustalony ogólnie. Jak wejdziemy sobie na Facebooka, pierwszą rzeczą, jaką w ogóle Wam polecam, to wyłączyć sobie czat. Tak? Tu mamy opcję. Wyłącz czat. I wyłączamy go dla wszystkich. Z tego względu, że jak ktoś będzie wam pisał, to będziecie mieli tutaj widoczne, że wam napisał, a żadne okienko was nie będzie w sensie rozpraszać i wtedy można sobie tam scrollować tego Facebooka yy, do woli, Ale Facebooka też sobie dodamy. Dodaj Facebooka. Też się nam świeci. Widzicie? I on nam tutaj sobie liczy, że na Facebooku też możemy spędzić łączny czas 10 Minut, bo tak był ustawiony. Weźmy sobie do ustawień. Tu mam takich ustawień kilkanaście, tak? Nie będę ich omawiał wszystkich, bo to po prostu nie ma sensu. Jak ktoś będzie chciał skorzystać, to po prostu sobie ściągnie i, i skorzysta. To oczywiście możemy sobie zmienić, bo dziennie chcemy korzystać z naszych społecznościówek i innych stron 60 minut, tak? Tak, chcemy. A mówił, ble, 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 w końcu się nam zgodzi, tak? I już nam sobie liczy po prostu od nowa. Druga aplikacja. Druga aplikacja jest taka, że trzeba ją zainstalować i ona się nazywa Rescue Time. Nie wiem na jakie systemy jest, generalnie na pewno jest na Windowsa, ja używam wersji free. Wiem sobie taki dzień jak 4 grudnia, bo, bo on jest takim ciekawym przykładem, tak. Standardowo, generalnie ja tutaj nic nie zmieniałem, tak, ale mierzy na przykład, że spędziłem w operze 2 godziny 53 minuty. W total komanderze 7 minut i. i i w czymś tam, nie wiem, 6 minut, tak. Ale tu na przykład montowałem vloga i wyszło, że montowałem vloga przez 30 minut. I tutaj na dole mamy Adobe Audition CC, czyli remiksowałem sobie utworek zapewne. Jak wiecie, trwa krótko. pokazywałem na którymś czwartku, jak zrobić z, z utworu po prostu, żeby pasował na całego vloga, żeby nie ciąć samemu. Jak ktoś jest ciekawe, to będzie u góry tam link, i będzie można sobie kliknąć i obejrzeć. No i używałem też fałce Playera, i jakaś muzyczka sobie tam leciała. To można sobie dostosować dwie godziny biznesowe albo więcej. Ja tego nie zmieniam, bo mi to nie jest potrzebne. Mamy tu kilkanaście kategorii, można sobie je po prostu zmienić. Tak, jeśli byśmy chcieli, żeby nam mierzył rozrywkę, to niech nam mierzy rozrywkę. Jeśli byśmy chcieli, żeby nam mierzył, czy czas spędzamy na wiadomościach no to niech nam mierzy wiadomości. Ja tego po prostu nie ruszam, tak? Produktywność, tu mamy takie punkciki, neutralny time i tak dalej i tak dalej. Wersja darmowa w zupełności do takich podstawowych yy, mierzeń wystarczy. Trzeba się oczywiście zalogować, trzeba zainstalować aplikację i ona sobie tam w tle działa, nie obciąża kompa yy, zbytnio, także Także po prostu polecam. tak. Jeszcze z takich przydatnych rzeczy, to można sobie Rescue Time integrować. Tu mamy IFTT, Zapiera, Slacka i inne tam takie ciekawe opcje do obejrzenia już w własnym zakresie. Można, w sumie nie można, Rescue Time jeszcze wysyła fajne podsumowanie w wersji free oczywiście. No i tu mamy sobie że spędzono 30 godziny. Twój totalny produktywny czas 55%. Czyli chyba nie jest tak źle. Jakby się mogło wydawać? Oczywiście fajnie by było było więcej, ale jest jak po prostu jest. Moi drodzy, dwa przydatne bardzo narzędzia. W zasadzie jedno narzędzie, drugie rozszerzenie do przeglądarki. Z tej jest dostępne. Bodajże na wszystkie przeglądarki, kiedy są możliwe, a rescue time no, musicie sobie sprawdzić, wybaczcie, ja używam Windowsa, niektórzy używają Maca. I bodajże na MAKach chyba też jest, bo ktoś mi to kiedyś pokazywał i ja z tego skorzystałem i tak korzystam do dzisiaj. Także, moi drodzy, szybki czwartek, to by było dzisiaj na tyle. No, vloga za bardzo nie było, bo za oknem po prostu pada śniegu, już nie ma. Taka po prostu jesienna pogoda. No nic, moi drodzy, trzymajcie się, podzięki za uwagę. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych narzędzi, bo są naprawdę proste i fajne i naprawdę. Można coś z nich wyciągnąć i skorzystać. Także moi drodzy, trzymajcie się ciepło i moi drodzy, do zobaczenia jak zwykle. Już całkiem niedługo, trzymajcie się po cześć.